No, w The Last of Us Part 2 klimat troszeczkę taki ponury. Zresztą teraz ilość zarażeń w Polsce też no, spora, więc może to w niektórych wprawiać w taki no dość niespokojny nastrój, więc może coś na odstresowanie. Fall Guys Ultimate Knockout. Czyli ostatnio taki hicior. Gra bardzo popularna się okazuje. Ja tam po prostu łyknąłem, bo za darmo w PlayStation Plus. Ej, no i muszę przyznać, zagrałem wczoraj trochę i... No można się wkręcić. Dobra, tak wygląda mój gostek. O co chodzi w samej grze? Już mówię. Startujemy jako jeden z 60 uczestników konkursu. Są różne mapki, trzeba przejść do końca, nie dać się wyeliminować. Nie zdarzyło mi się jeszcze wygrać, ale doszedłem bodajże do trzeciej rundy, nawet nie wiem ile jest. Nie wiem, która runda jest rundą finałową, no ale zresztą zobaczcie sami. Zresztą gra jest na tyle popularna, że chyba nie muszę wytłumaczyć w ogóle. Ale troszeczkę jeszcze za głośną słuchawkę sobie ściszę, pozwolicie. Aha, myślę, że teraz polega na totalnym wyłączeniu głosu. Teraz prawa słuchawka tylko, nie no spoko. Więc co my tu mamy? Gate Crash. A, czyli po prostu. Dobra, to znam. O, rozdźwięk lewej i prawej słuchawce. Spoko, o to chodziło. A, teraz już zniknął w lewej. Dobra, teraz tam sobie pokręcę. Ale o co tu chodzi? Będą prawdziwe bramy, przez które nie będziesz szło przejść i nieprawdziwe, które będziesz szło rozbić. Trzeba dotrzeć do linii mety. No, inaczej, jestem takim różowym wilczkiem. O, w pierwszym rzędzie. Ej, dobra. To może się udać. Dobra, obstawiam, że... A, to takie buty, dobra. Nie, to już myślałem, że... Pomyliłem mapki, już na starcie. Szlak, no i dobra, już jestem gdzieś tam z tyłu stawki. No dawaj. No, jaki fuks. Nie, zobaczcie, ilu jest przede mną. To są wszystko prawdziwi gracze, żeby nie było. Dobra, to się udało. No, dupa. Dawaj, no. No dawaj w dół, no co jest. Czemu tak? O, jest, oczywiście można rzucić się do przodu. Ej, już jeden się zakwalifikował. Kurde, możliwe, że odpadnę. W pierwszej rundzie. Nie, jaki wstyd. Poczekaj, to już jest końcówka. No jest szansa, tylko tu ładnie... I dupa. I wyeliminowany. Trzeba trafić. No, dobra. Można teraz spektatować, oczywiście obserwować innych graczy, jak im idzie, ale rundy jest sporo. No i raczej, zobaczmy, jak odpadnę. Bezczelnie. No, jeszcze jako pierwszy poleciałem. Tak, odpadłem. Dobra, nic. Ale za to są jakieś punkty? Nie, chyba nie. Ewentualnie jakieś symboliczne. Aha, symboliczne 30 kudosów i 15 gwiazdek. Czy tam czegoś tam. W każdym razie, no, możemy jest oglądać innych, albo spróbować jeszcze raz po prostu. Jakby co, Fall Guys Ultimate Knockout jest w sumie pierwszym sezonie teraz. Ma być jeszcze drugi. No, pewnie później trzeci, czwarty i piąty, jeżeli trzymają wysoki poziom fanu. No ale widzicie, no, 60 graczy, no, nie trudno znaleźć. Od 57 na starcie, no, inaczej, gra jest popularna. Nie, bo inaczej, można się fajnie pobawić, tylko no, ja widzieliście, się odpadłem od razu momentalnie w pierwszej rundzie, ale te emocje też są zdecydowanie wyższe, jak się jest na wyższych poziomach już. Runda druga, trzecia i tak dalej. No, inaczej, jestem ciekaw, jak wygląda runda finałowa. Nie podejrzewam, o, to samo, ta sama mapka, dobra, okej. Okay. Taki plus po naszej stronie. Nie, ale jestem ciekaw, jak wygląda runda finałowa. Nie podejrzewam, żebym pokazał to w tym materiale, bo nie jestem jeszcze na tyle dobrym graczem, ale... No może tu się uda rundę drugą chociaż pokazać. Byłoby spoko. Ja, że trzeba sobie wyznaczać takie cele, które są osiągalne. Wtedy trudno się rozczarować. Albo rozczarowujesz się podwójnie, bo nie osiągnąłeś nawet zaniżonego celu. Ale dobra, z 60 graczy odpada 17 w tej rundzie. Dobra, oj. No to bymśmy nie przeszli za nic. No, jest, na punkcie, dobra. Bo można się rzucić jeszcze do przodu. Tak, o, dobra, ale po saltem. Też idzie, no, no w dół, proszę, dzięki. No co, jak, kurde. Można łapać też innych graczy, ale do takiego poziomu... Nie! Wchodzę ja innym w paradę, jeszcze nie doszedłem. No, kurde, fuks. Ale ludzie się już kwalifikują. Dobra, tutaj, tu da radę. Tylko szybciej, dobrze. Nie! Ale może dam radę to poprawić? Tu. Nie! Znowu. Nie? Założenie na ten odcinek, na ten materiał Stumble Champs. No, dzięki, chociaż to trofeum poprawia trochę. No, jak widzieliście, prawie wskoczył tam już. No, zabrakło sekundy. No inaczej, po prostu nie popełnić skuchy gdzieś po drodze. No, ale mi się starzają. Innym też, jak widać, odprócznie odpadło jeszcze... Ilu? 16 gości? Dobrze liczę? Nie, dobra, i teraz właśnie.
Są jeszcze inne rundy, tutaj runda druga, w której ja nie uczestniczę, więc nie będę jej oglądał. Zresztą Rollout, chyba na tej jeszcze nawet nie grałem. Ja no, rzućmy okiem, bez naszego czynnego uczestnictwa. A, rozumiem, czyli ten rulon, powiedzmy, będzie się obracał lewo-prawo i trzeba się utrzymać, rozumiem, tak? No i tutaj widzicie, że odpada więcej, bo zostaje 18 tylko. Czyż to takie ludzkie creme de la creme? Nie, ale są jaja, więc nie, dobra, ja już chcę sam zagrać, więc... Ja tam 30 kudosów, znowu 15 gwiazdek i co? Nie no, im dalej w las, tym lepiej, nie? Zresztą ten wilczek to, no jak widzicie, no nie za kudosy. Jak widzicie po stylu gry. Ale po prostu był już odblokowany. Można było sobie wybrać jakiś tam bonus, coś, nie wiem. Z okazji tego, że mam PlayStation Plus? Nie wiem. Może, że jest. Znaczy podejrzewam, że ktoś tam wcześniej już zdążył uzbierać sobie na tego wilczka i teraz sypluje w brodę, że był rozdawany z darmo, ale... O, DoorDash, to jest to, o czym mówiłem. Tutaj są prawdziwe i nieprawdziwe drzwi. No i tutaj szczęście. To tutaj się głównie to liczy. No, może. Może wszystkie lewe na przykład. Nie, zobaczymy, gdzie w ogóle wystartuje. Może taki handicap delikatny dla mnie? Pierwszy rząd? Nie, nie widziałem wilka w pierwszym rzędzie. Ale jest drugi. Dobra, no to pierwszy rząd musi wypadać. Oj nie, chyba będę pierwszy jednak. Dobra, może tu? Tak jest, dobra. No, jestem jednym z pierwszych. Jak się poszczęści tu, dupa. To nie to, ani nie to, ani nie to, dopiero tu. Dobra, ale nie jestem gdzieś tam w tyle peletonu. O, i to jest chmara ludzi. No, dobra, udało się przeskoczyć. O, ładnie, dwa koło siebie. Przejdziemy, lajtowo, no, prawie. Oj, kurde, te małe. Nie, dobra, już warto zawsze wchodzić w te, które już są otwarte, a nie ryzykować gdzieś. O, tutaj po lewej. No, 45 się kwalifikuje, no, powinienem dać radę. No, ale to jeszcze nie... No, dobra, damy. Teraz runda druga, dobra, uda się. Powinno się udać. No, dobra, uff. On się po prostu leciał za tłumem. Nie szło tego spieprzyć. No, nie, stop. Szło. Dałbym radę. Ale nie tym razem, jest teraz piechol. 1989. Nie spadnie. Dobra, poleciało 15. No, mogę też w sumie ksywki innych pokazywać. Może z kimś akurat z moich widzów gram, choć jest to mało prawdopodobne. Choć może. Jednak ja bym patrzeć 1600 ileś tam osób. Też ileś tam, no 1606, ale po prostu jestem mocno zmartwiony, że teraz ta liczba spadnie do 1590 i no. I wtedy to będzie jawna oznaka, że może ta nie do końca na dzisiejsze czasy te filmiki. Choć jest pewnie parę osób, które jak to? Tyle czekaliśmy i teraz to już coś odejść? Nie, spoko. Postaram się coś tam rzucać. Choć The Last of Us Part 2? No już skończony. Tak uchylając rąbkę tajemnicy. Już mam materiały na... połowę września. Dobra, co jest tutaj? Don't get jinxed? W jakim sensie? Gramy w berka? Czy coś w ten deseń? Dobra, są dwie drużyny. Uciekam tylko przed... O, ten był zjinxowany. Puszczaj! Jinx! Co, czy w sensie? No, zabawa w berka, po prostu. Oj, naszych, kurde, ale tam pozarażano. Kurde, to muszę utrzymać. Mój niezarażony stan. Nie zostać zjinxowanym. Oj. Oj, dobra, czy już też zarażeni? Ja się w miarę trzymam. W miarę się trzymam jeszcze, dobra. Tu, panie. Kulą go. No co ty? Kurde, jednak. Dobra, to teraz kogoś ich zarazić. Tu jest jeden zdrowy. No właśnie, dwóch tylko. Dobra, zjinxowany jest. No nasz jeden. Ich dwóch. I eliminacja. Odpadł. Kurde, no. No ale to jest mowę, że nie byłem pierwszym, który został zarażony. Ale runda druga pokazana, no. Ale jest apetyt na więcej. Więc tutaj szybki exit. Może uda się pokazać rundę trzecią jeszcze. No, ale jak widzieliście, runda druga to było założenie, więc założenie zrealizowane. Teraz ciut wyżej. Ciut wyżej. Zobaczcie w ogóle, ile jest rund. Wydaje mi się, że 5? Na piąta będzie tą finałową w takim wypadku, tak?
Nie no, może się przekonamy, choć nie podejrzewam, pewnie to się wydarzy gdzieś poza materiałem, bo w wolnym czasie też jakieś 15-20 minut lubię sobie poświęcić. Jestem, to by może było zagrać z ekipą, podobno jest crossplay. Czyli PC-ty, Xbox, PlayStation chyba. To znaczy nie, inaczej, tam gdzie można Fall Guys Ultimate Knockout zagrać. Czyli PC bankowo, PlayStation 4, nie wiem czy na Xboxie, musiałbym sprawdzić. A zresztą też macie internet, zresztą oglądacie ten materiał, więc sami też możecie. Google nie gryzie. Mnie też, ale ja sobie to sprawdzę poza materiałem. Ja to już zdarzyło mi się kiedyś grać. Dobra. Równoważnie, żeby nie było. Czyli najlepiej po prostu cisnąć środkiem. Zwłaszcza jak jest się z przodu. No! A czemu się nie złapam? I od początku. Prawie że. Też tam sporo ekipy wyjdzie poleciało chyba. No. Ej, czyżbym był pierwszy? Albo jestem tak daleko z tyłu? Nie, wydaje mi się, że jestem na początku peletonu. Za to jest chyba trofeum. No, nie bez numerów, bez takich numerów. Nie jest źle. Nie jest źle. Ej, chyba autentycznie jestem pierwszy. No, takiego osiągnięcia jeszcze nie było. Aby dało się to uwiecznić na kanale od razu, no to całkiem spoko, powiem wam szczerze. Jeszcze tu się z grubsza nikt nie wpieprza. No, jedną ze stron, daj muszę wybrać. O! Stój! Nie wiem, czy byłem pierwszy, ale no na pewno w top 2. Ale widzicie, chamsko go przytrzymałem. A patrzcie, jaki gnój dzieje się wcześniej, przede mną. Nie, ale nie padło trofeum, czyli nie pierwszy, cholera. No wyprzedził mnie jednak, no. No musiałem sobie przechylić platformę odpowiednio, ale kwalifikacja do rundy drugiej. No ale tutaj naprawdę to, że wystartowałem w pierwszym rzędzie, to dużo zrobiło. Ale dobra, zobaczmy co tam dalej u innych. O, przypatrzmy się strojom przy okazji. Widzicie, sowa, wilk, robot, chyba wprost z portala. O, patrzcie, trzymają się przy mecie. No, teraz... A ci co? Nie, dobra, ale sporo się już zakwalifikowało. 16 z 42, no to... No inaczej, jak platformy są rozchuśtane, no to naprawdę ciężko się wpasować, no proszę bardzo. No to już bardziej skakałbym w górę i zsuwają się i po nich. No i od początku, prawie że, od checkpointu. No ja miałem szczęście, wystartowałem w pierwszym rzędzie, na początku nie skopałem. No bo tutaj, to mógłbym być ja. No dobra, patrzmy dalej na stroje. Widzę, ananas trzyma kogoś na samej linii. Ej, może kogoś wypchnąć. Ja nie wiedziałem, to przydatne, to może złapać i wypchnąć do tyłu? Ha. Nie inaczej, nie grałem jeszcze tak długo w Fall Guys, żeby znać wszystkie tajniki. Ale już widziałem jeden filmik w necie, gdzie tutaj ludzie dosłownie... całą mapkę bez uderzenia w cokolwiek, na jakichś tam cheatach, delikatnych glitchach, no... są asy już. Gra jest popularna. No, czy jeszcze miejsca tylko? Chyba jak tam czoło stawki, tam ci się trzymają dalej? Aha, no i puścili się w ostatnim momencie. No, czyli ten biedny, no niestety nie zakwalifikował się. Ale Piechol na miejscu drugim. Heh. No tak, sypki, aby ktoś się widział, to dawajcie znać. Dobra, 41 do przodu, 19 odpadło. To, że chyba tam jeszcze mniej było, widzę. No, co teraz? Coś w co grałem? Może się uda pokazać trzecią rundę. No. Jest dużo obrazków, których w ogóle totalnie jeszcze nie kojarzę, ale coś długo się wybiera. Podejrzanie długo. Czyżbyśmy pokazali jakiegoś pierwszego errora? Nie. Ej, Jinx, znowu to samo, dobra. No i właśnie, to trzeba z prawej strony. Trzeba kogoś złapać po prostu, żeby go zjinxować. Dobra, pełne skupienie. No chyba, że będę Jinxem na samym początku już. Nie jestem, dobra? Bo gdzie jest Jinx? Tam, więc w drugą stronę! I już mnie tu nie ma! No, w bezpiecznym miejscu, obserwować. Dobra, niebiescy, spoko. No, łap ich! Zresztą, ja ci mogę pomóc. Ziomuś, trzymam ci kolesia do zjinxowania! Oj, dobra, ale zarażony z przeciwnym drużyny też tam był już.
O, jest następny, nie? Dobra, nara, już mnie tu nie ma. Za dużo zarażonych w pobliżu. Dobra, tu widzę, wszyscy w miarę zdrowo wyglądają, przeciwnej drużynie. Więc mogę przetrzymać jakiegoś innego ziomka. Oj, dwa Jinxy koło siebie, nie? Dobrze, nie, dobrze, nie, dobrze. Ale w sumie mogę wspomnieć drużynę trzymając innych. Na przykład tego tutaj ziomka z środka. Nie, dopierciela! Nie, tam jest zarażony. Już mnie nie ma. Nie, 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 bo to trzeba dać się, nie dać się złapać. O, sami zarażeni dookoła, puść mnie! Aaaa, jednak, dobra. Został jeden nasz, tylko no i eliminacja, nic, nie? Po prostu, chyba że... No, dawaj go, dawaj go! No, nie, nie się wracajem. No nic, chyba nie pokażemy trzeciej rundy, coś mi się wydaje. Przynajmniej nie w tym rozdaniu. W następnym jeszcze... Spróbujmy raz, dobra. Jeszcze raz spróbujmy. Czemu nie? Ja bym co nie, dajcie znać w komentarzach, czy... Fall Guys Ultimate Knockout przypadł wam do gustu. Jak coś? O, jak widzicie, więcej kudosów, więcej gwiazdek. W sumie jeszcze chyba nawet, jakbym teraz nawet odpadł w pierwszej rundzie, to chyba uda się wbić level. Więc dobra, jeszcze jedna rundka. Ale aby co dawać się znać. Póki w to gram, mogę po prostu też nagrywać, jeszcze przy okazji i gadać do mikrofonu. Raz po prostu samemu do siebie jakieś tam inwektywy wyrzucać pod adresem innych graczy raz za razem. Ja zostałem parę razy bezczelnie przytrzymany na linii mety. Ale to pod nosem tutaj te bluzgi leciały, jakby co. W sumie można by pomyśleć o zmianą stroju. Ten różowy wilk, no... Cóż, może w tym stroju zdobędę swoją pierwszą koronę, czyli wygram... rundę finałową, więc Zwłaszcza, że na Will Ligigu zdarzało mi się grać. Zaraz 3-2. No można ryzykować tam na samym końcu lecieć środkiem, ale no właśnie, to ostatnie śmigło mnie najbardziej wnerwia. Najwolniej się kręci. Ale dobra, pierwszy rząd. Może się uda. No, no czemuś się przewrócił, baranie! Ale, no właśnie, o to chodziło, tak się wybić. No, dawaj wstawać, dawaj wstawać, dawaj, bo dolecę. Jest pięknie, dobra. Teraz da się wypchnąć? Jest, dobra, o to chodziło. Raz, dwa, świetnie i... na fuksie, ale jestem w środku, dobra. Oj, nie, nie, bez odbijania się. Dobra, raczej powinienem dać radę się zakwalifikować. No, kurde, delikatnie śmigłem, ale... Dobra, tu ostrożnie. Tutaj nie chcę dostać tym śmigłem. No, przeskocz. Dobra, ryzykujemy środkiem? Nie, bezpiecznie. Ja chcę się zakwalifikować, może pokażę wam trzecią rundę. Dobra, tu trzeba przeskoczyć nad. O. Dobra, bez problemu. Jest, nie jest źle, nie jest źle. Ten tam... za krótki skok, kurde. A dobra, nie jesteśmy daleko od finiszu. No to wolno obracające się śmigło, nie? No i kurde. Ale dobra, jesteśmy daleko. Dobra, wstawaj, 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 skacz. No znowu to samo, nie wierzę. No nie, teraz już nie mogę spieprzyć. Już za mało miejsc zostało. No nie. Czemuś nie skoczył, kretynie. Oj, dobra, może tym razem... No... Dobra, może się uda. Jest spora grupa ludzi. Niech mnie, kurde, ktoś spróbuje złapać tego. Nara! Jest, dobra, uff. Fuks, ale udało się. Dobra, reszta? No, na podobnym poziomie jak ja. Ale podobno tym śmigłem da się wybić w ten sposób, że cię wbija praktycznie do bramy. Starczy stanąć na godzinie 9, jak gdyby. W odpowiedniej pozycji. Zresztą może ktoś to zrobi. No ale dobra, jak tam kwalifikacja? Jak tam ananas? Oj, skacz, skacz! Dałby radę. No jeszcze tylko dwa miejsca. Jedno miejsce i chyba po poptokach, coś mi się wydaje. No ktoś tam musi w końcu wskoczyć. O, no stoję na linii mety jeszcze chamsko, no. Z pogardą patrzeć na tych, którzy nie dali rady tym razem. A jeśli miałbym celować, to kurde chyba chciałbym być frytkami. Albo tukanem. Nie, są fajne skórki. Zresztą tu widziałem coś chyba Snake'a z Metal Gear Solid, więc jakbym mógł, to bym tą wziął właśnie. Ale muszę nauczyć się dobrze grać. Dobra, kolejna runda. Znowu Jinxed. DoorDash, okej, dobra. To nam całkiem dobrze poszło. Ostatnim razem. Czyżby runda trzecia. O,
tutaj bycie w pierwszym rzędzie wcale nie jest takie wcale fajne. Drugi rząd jest to idealny. No, a w którym jesteśmy my? Nie w pierwszym, ale chyba w drugim. Nie, w trzecim. Dobra, to już ciut gorzej, ale dobra. Gdzieś bardziej centralnie bym powiedział. Jest, dobra. Ale za późno skoczyłem. No po co się przewracasz, do cholery, dobra. Okej. Jest droga. No, które? Dobra. No, liczę, że miałeś rację, nie miałeś racji, a ja? Też nie. Ostatnie. Tak, dobra, ale... Przez to, że ja otworzyłem to... No dobra, idź w tamte, ja idę w te. Jest! Dobra, poszło. Dobra, o, łód szczęścia? Tak jest, dobra. Pierwszy, sunę pierwszy, środkowy, kit. Bum, dupa. Koleś też, prawe, jednak prawe. Dobra, nara. No tylko 30 botów, tylko 30 Fall Guysów się kwalifikuje teraz. Rzutem na taśmę. Dobra. Runda trzecia. A co w rundzie trzeciej? No to jeszcze nie jest finałowa chyba, nie? No ale właśnie, poszukajmy polsko brzmiących ksywek. No, Czech Bros, to raczej nie polskie. Ale zakwalifikował się. Ej, jakiś wilk różowy też. Ale nie ma takich gustownych strzelek, jak ja. Dobra, co w trzeciej rundzie? Coś dużo nowego pewnie, strzelałbym. Slime Climb. Outrun the Rising Slime. Oj, tych nie lubię. Kurde, czy po prostu, no, za nami gluty, w gluty nie można wejść. Gluty eliminują z rozgrywki i proszę bardzo, po takim torze trzeba wejść. Przypominam, wszyscy pchają się do góry. No to może być ten moment, kiedy odpadnę. Przyznam szczerze. Chyba tutaj gram drugi raz, ale ani razu nie udało mi się dalej zakwalifikować. No tam się dzieje niezły rozpieprz, oni już tam skaczą jakoś na cheatach, ja na to wolę spokojnie. Ma nie dać się zepchnąć. Nie, to ja lepiej cierpliwie, niż później... No kurde, nie ma co skakać w tłumie. No, uwaga na kulę. No, unikać kul, nie dać się zepchnąć na dół, to na pewno. No, rzutem. No tu jest, ale straszna lipa, jak się gdzie wskoczy. Oj, lagi tu w ogóle nie pomagają, ni cholery, dobra, jeszcze raz. A przypominam, gluty pewnie już tam gdzieś są blisko. Nie, to trzeba z rozpędem. No glutów, jak widzicie, różowe morze glutów już tam się ciągnie. Oj nie, jestem wyeliminowany, no kurde. No i o to właśnie mówiłem. Ta runda raczej nie dla mnie. Ale trzeba dojść do wprawy. Inaczej, ruchy tych dwóch wybijających murków, powiedzmy, nie są regularne. Trzeba się wpasować. Dobra, ale patrzymy, czy któryś z nich... Zaczyna już się sporo z nich zakwalifikowało. Już niektórzy na górze pewnie, no ale nie ja, nie Piechon, nie dla psa kiełbasa. Ale koronę kiedyś zdobędę. No taki cel sobie wyznaczę, powiedzmy. Ale czy zrobię to na waszych oczach, no to już od was zależy oczywiście, nie? Ten materiał w tym momencie chyba nie kończę. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i może do zobaczenia Fall Guys następnym razem. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej! Ej, właśnie stop, hola, 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 level up, może pokazać. Jedną koronę dostałem, ej! Czy to nie był przypadkiem cel? Czy nie było założenie właśnie? Zgarnąć koronę? No ej, udało się już w pierwszym odcinku. Nie zwycięstwem, a jedna. Ej, w sumie, to będzie tego odcinka. Korona w pierwszym materiale. Czy w pierwszym odcinku? Zobacz, tutaj jeszcze zdecyduję, ale... Taki mylący tytuł. Będziecie myśleli pewnie na początku, że zwycięstwo. A ja, Piechol, w pierwszym, co, ja. No, a tutaj, bez kłamstwa, to najlepsze. Trzymajcie się, na razie, hej.